Hej, z tej strony Emilia, zapraszam Was dzisiaj na filmik typu Mierzymy z H&M-u. Zamówiłam sobie kilka par spodni, a są to takie spodnie w stylu cygaretki, może takie nie do końca może eleganckie spodnie, ale takie, które będą pasowały do takich bardzo, bardzo naturalnych koszulek, bluzek, takich jak na przykład ten t-shirt. Pewnie widzieliście mój filmik z oczyszczaniem mojej szafy i tak sobie pomyślałam, że właśnie brakuje mi takich spodni. Więc zapraszam Was serdecznie na filmik, jeśli jesteście zainteresowani tematyką. Wspomniałam o tym filmiku, gdzie robiłam porządki w garderobie. Wiecie co, mam trochę problem z tym, żeby z drugiej ręki kupować spodnie, dlatego że po prostu ciężko jest trafić z rozmiarem. Ciężko też coś znaleźć na przykład w lumpeksie. Wiecie, że ja uwielbiam robić zakupy w lumpeksie, więc generalnie jakby moją ideą w tej chwili jest to, żeby kupować jak najmniej rzeczy nowych ze sklepu. Ale prawda jest taka, że zarówno z jeansami, jak z jakimiś cygaretkami czy tego typu spodniami mam potworny problem, bo po prostu to nie jest chyba jakiś chodliwy towar i nawet jeśli coś widzę na przykład online dostępne właśnie z drugiej ręki, no to powiem Wam szczerze, że nie trafiłam chyba na nic takiego, co by okazało się być odpowiednie. A druga sprawa, jak coś zamawiam właśnie online z drugiej ręki, no to często właśnie albo jest stan nie taki, no i mam z tym problem. W lumpeksie chyba dorwałam dwie pary jakichś tam spodni kiedyś, które były super, a tak to zawsze jest porażka. Więc tutaj zdecydowałam się na tradycyjną metodę, a mianowicie zamówienie z H&M-u. Zobaczymy, co oni tam ciekawego mają. Nie ukrywam, że wzorowałam się trochę na spodniach, które z kolei pochodzą z C&A. Kupiłam je na przecenie w ubiegłym roku, które bardzo, bardzo lubię. Są to spodnie takie typu cygaretki, które, wiecie, jedni mówią, że modne, drudzy, że nie modne. Dla mnie to nie ma znaczenia, co jest modne. Ważne jest dla mnie to, w czym się dobrze czuję i w czym dobrze wyglądam, a takie te spodnie według mnie są. I szukałam oczywiście w C&A-u czegoś takiego z aktualnej kolekcji, a w ogóle moim takim założeniem było kupienie sobie spodni albo w kolorze szarym, albo beżowym, bo taki kolor właśnie by mi pasował do tego, co mi zostało w garderobie, jeśli chodzi o górę. No niestety takiego czegoś nie było. Te tutaj, słuchajcie, są bardzo, bardzo fajne, bo mają też z tyłu taką gumkę. Też pokażę, jak wyglądam w nich ogólnie. I to jest takie moje odkrycie w sumie, ponieważ to jest rozmiar też 34, więc bardzo mały. Ja normalnie noszę 36, 38 nawet. A tutaj super to się sprawdza, długość jest idealna, materiał super. Także szkoda, że czegoś takiego nie dostałam właśnie w takim kolorze, w jakim poszukuję. No więc stwierdziłam, że spróbujemy tradycyjnie z H&M-u, bo kiedyś zamówiłam dawno temu, chyba z 2 lata temu może, spodnie typu takie joggery jakby. One są takie trochę, wiecie, na wpół eleganckie. To nie są spodnie super eleganckie, ale one również do takich casualowych stylówek się nadają i można je zrobić na elegancko, że tak powiem. To są takie joggery właśnie, tak jak widzicie, z materiału takiego eleganckiego. To nie są dresówki typowe. Mają tutaj sznureczek i one są troszeczkę przeze mnie przerabiane, właściwie przez moją mamę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ponieważ one były kupione w rozmiarze 36 i okazało się, że ten materiał się tak dosyć rozciągał. Na kolanach szczególnie wypychało się, gdzieś tam pupa się wypychała. No i one w ogóle mają bardzo dużo miejsca tutaj w biodrach, przez co są bardzo komfortowe. Fajnie się je nosi. I tak naprawdę to, że one były w rozmiarze 36, okazało się, że są za duże, już też minął czas, kiedy ja mogłam je zwrócić, więc moja mama je mi tutaj zwężyła troszeczkę i teraz są super, są to jedne z wygodniejszych spodni, jakie mam, a jednocześnie one nadal wpisują się w taki elegancki look, z tyłu mają takie kieszenie. I w sumie zapytacie się, czemu ja w ogóle o tym mówię, skoro to nie, te spodnie kupiłam dawno temu, z tego względu, że coś w tym stylu też zamówiłam w innym kolorze. Mam nadzieję, że to jest to, ponieważ szukałam tego właśnie w H&M-ie. Wydaje mi się, że znalazłam i za chwilkę Wam pokażę, co to jest. Więc mamy tutaj te paczki i spodnie, o których ja mówiłam, mam tutaj. I ja już automatycznie idąc za ciosem wzięłam po prostu rozmiar 34, bo wydaje mi się, że to są właśnie te same spodnie. Zobaczmy może. W sensie po prostu w innym kolorze, nie wiem skąd mi się tutaj ten kurz wziął. Tak one się prezentują. Więc słuchajcie, no może nie jest to dokładnie to samo. Widzę, że też troszeczkę jest to materiał cieńszy, więc może prześwitywać delikatnie. Zobaczymy, troszeczkę ma inny sznureczek. Tył ma podobny, ma tutaj tą gumkę.
zobaczę przede wszystkim, jak to będzie wyglądało na mnie. Obawiam się też, że może być troszeczkę, mogą być trochę za krótkie. Może za chwilkę je przymierzę. Ale tak jak widzicie, mają tutaj gumkę, więc będzie można to modelować. One oryginalnie nie były jakieś super tanie, bo kosztowały około 100 zł, ale ja chyba kupiłam je na jakiejś przecenie. No zaraz zobaczę, czy to się też fajnie prezentuje. Tutaj też jest takie lekkie rozcięcie. Kolor jest taki dosyć ciekawy. Założyłam te spodnie i powiem Wam szczerze, miałam tak wielki z tym problem, ponieważ ta gumka jest naprawdę bardzo mało rozciągliwa w porównaniu do tych spodni czarnych, które pokazywałam, że już posiadam. I one są bardzo tutaj jednak na mnie wąskie. Widać, że jest taki... widać po prostu, że brzydko to wygląda. Co tak naprawdę jest problemem, no bo jakby one źle nie wyglądają. Nie wiem, czy by się rozciągnęły, czy nie. Natomiast myślę, że tutaj, jeśli chodzi o długość, właśnie one by były idealne. Natomiast po prostu są tu na mnie za wąskie. Więc jeszcze wiecie, założyłam je, więc jest ok. Natomiast boję się, że w momencie, kiedy po prostu zamówiłabym 36, to one by były za szerokie w nogawkach. Ale widzicie, nie, one są za małe. Także to są chyba inne, to jest chyba inny typ spodni jednak. Mimo, że całkiem ciekawie wyglądają w sumie. Musiałabym to chyba sobie przeanalizować, bo z doświadczenia wiem, że ten materiał się bardzo, bardzo naciąga i wtedy może będą komfortowe, ale może spróbować z 36, bo długość jest nogawki całkiem niezła, ale tutaj, no wiecie, siądę, gdzieś coś mi się rozpruje. Też taka sytuacja może być. Mają kieszenie. Fajne, to są fajne jogerki, ale jednak chyba trochę inne, aniżeli właśnie były to rok czy tam 2 lata temu szyte, także jeszcze były bardzo ładne w kolorze szarym. No i w sumie wiecie, to też jest tak, że ten materiał mógł być trochę inny niż na przykład te szare, więc jeśli trafię rozmiar, no to zamówię sobie jeszcze szare. Mamy jeszcze takie spodnie, takie typowe cygaretki, które zamówiłam w rozmiarze 36P. I powiem Wam szczerze, nie wiem, co to znaczy to P. Według mnie było to poszerzenie. Nie mogłam tego znaleźć w ogóle, tego opisu. Nie jestem pewna, czy to jest... Wiecie, bo był na przykład rozmiar 36, a to było 36P, więc mi się wydawało, że to po prostu będzie trochę większe 36. A zamówiłam wcześniej coś właśnie z tego stylu, tylko takie beżowe spodnie, to Wam pokażę na przebitkach. One były w rozmiarze 36, takim normalnym i nie wyglądały źle, ale w pasie były na mnie takie trochę za ciasne, przynajmniej w moim odczuciu. I ja na przykład już teraz patrzę na spodnie kupując, żeby one były dla mnie komfortowe, kiedy siedzę. Ponieważ ja mam siedzącą pracę i jednak w momencie, kiedy mnie gdzieś tam coś pije i mi się wrzyna, no to po prostu czuję się niekomfortowo. W związku z tym stwierdziłam, że zamówię sobie właśnie ten 36P, ale nie wiem, co to jest te P. Zaraz zobaczymy, jak ja będę się po prostu w nich czuła. Bardzo ładny mają kolor, słuchajcie. One były chyba trochę tańsze, nie pamiętam, ale bardzo ładne, ogólnie chyba 80 zł kosztowały, ze zniżką chyba 63. Także mają tutaj też taką wszytą gumkę jakby. To nie jest taka sama gumka jak w tych pierwszych, co Wam pokazywałam. Ale ona też jest elastyczna, więc fajnie się dopasowuje. Bardzo ładne kieszenie. Mają też tutaj kieszenie, znaczy tamte są takie sztuczne jakby. A tutaj jak najbardziej prawdziwe, więc pięknie się to prezentuje. Ja miałam trochę problem z tamtymi właśnie 36, że one były dla mnie trochę za krótkie. Bo zdecydowanie wolałabym, żeby te spodnie były przed kostkę, a nie jeszcze wyżej. Więc mam nadzieję, że też ten P, cokolwiek to jest, dopisane zmieni tą długość, zobaczymy. Te spodnie naprawdę są piękne. Naprawdę tutaj pokłony, bardzo ładnie zrobione są te spodnie. To jest ta sama sytuacja, co właśnie zamówiłam wcześniej. One są dla mnie zbyt opięte. Też nie wiem, co będzie, bo często tak w takich spodniach jest, że one się po prostu rozchodzą i ten rozmiar potem jest trochę większy, ale ja nie chcę się nad tym za bardzo zastanawiać, bo chciałabym, żeby te spodnie były od razu takie po prostu do noszenia, więc tu mi się wydaje, że musiałyby być nieco większe, no i one są dla mnie troszeczkę za krótkie, ale wzór, w ogóle kolor naprawdę jest śliczny, więc to jest taki kolor, wiecie, taki szary, ale troszeczkę jest takim beżem jakby, więc naprawdę są śliczne, tylko chyba myślę, że musiałoby być na mnie kapkę większe. Więc tak się prezentują, mają kieszenie, zapięcie jest tutaj na takie szlufki,
Ma tutaj guziczek też. No i jest standardowy zamek. Także naprawdę, naprawdę są piękne te spodnie i wyglądają na takie porządne, dobrze uszyte. Mogłyby być trochę dłuższe, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, że ja mam 1,70 m. Oraz zamówiłam jeszcze takie typowo beżowe, ponieważ te, które widzieliście na przebitkach, były nieco ciemniejsze, takie bardziej takie brudne, bardziej pod zieleń wchodzący kolor. I zamówiłam ten standardowy, bo też czytałam, że ta rozmiarówka jest tak nieadekwatna, jeśli chodzi o kolory, że warto jest spróbować, więc zamówiłam sobie 36. Uważam, że kolor jest przepiękny. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Jakoś tak nie jestem za bardzo przekonana, że będę w nich dobrze wyglądała, bo no mówię, mierzyłam tamte, one były na mnie troszeczkę za krótkie, ale zobaczymy. Bardzo zgrabnie wyglądają, to trzeba przyznać. One są takie same jak te wcześniejsze, co Wam pokazywałam i te, co na przebitkach, tylko po prostu różnią się kolorem, więc zobaczymy, jak one się będą prezentowały. Tutaj one są trochę na mnie jednak za małe. No zdecydowanie, tutaj 38. Ewentualnie rozmiar. Słuchajcie, no całkiem fajne, stan jest w porządku, ale no zdecydowanie są na mnie za ciasne, zresztą tutaj miałam problem, żeby się dopiąć. Mam wrażenie, że trochę za bardzo ten materiał jest taki jednak świecący. No zdecydowanie widzę, że one są też za bardzo opięte, więc patrzcie też pod kątem tego, że ten rozmiar jest nieodpowiedni. Brakuje mi tu kieszeni, tak jak już się przyzwyczaiłam do tych kieszeni, to wolałam, żeby jednak były. Długość jest ok, aczkolwiek moim zdaniem przy moim 1,70 m mogłyby być kapeczkę dłuższe, przynajmniej ja się bym tak bardziej komfortowo czuła. Nie są najgorsze, ale myślę, że widać to, że one nie są jakieś takie super, super, no wiecie, w wyglądzie drogie, takie w tym sensie jakościowo porządne, więc tak się prezentują. Tutaj w kolejnej paczce mam coś takiego w rozmiarze 36 z tych właśnie, z tą gumką. One były, słuchajcie, na jakieś tam przecenie, więc kosztowały chyba 64 zł, więc niedużo. Patrzę, że naprawdę są bardzo ładne. Nie wiem, czy potrzebuję takich spodni w swojej szafie, przyznam szczerze, bo to jest taka kratka, ja chciałam jednolity kolor, ale skusiła mnie cena. Natomiast nie było rozmiaru 34 i już widzę, że one są dosyć duże, więc pytanie, czy by się tutaj też rozciągały w kolanach i tak dalej. Musiałabym przymierzyć, raczej nie jestem przekonana co do tego wzoru. Natomiast przymierzę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ładne są te spodnie, bardzo ładne są te spodnie. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają w rzeczywistości. Mają super długość, więc w sumie wychodzi na to, że tak naprawdę są to spodnie bardzo podobne do tych czarnych, które Wam pokazywałam, na których się też wzorowałam. Chociaż one dla mnie mają mniej elastyczną gumkę, więc gdyby były bardziej elastyczne, to byłyby bardziej komfortowe. To znaczy nadal są, tylko obawiam się, ponieważ jest to rozmiar 36, że one się w kolanach mi tutaj wyciągną i będą przez to mniej komfortowe, bo tak jak pewnie widzieliście, te 34 były takie bardzo, bardzo ciasne, a podejrzewam, że ta część właśnie kolana i pupa gdzieś tam się mocniej wyciągną i będą po prostu za szerokie, więc pod kątem tego, jak wyglądają tutaj właśnie w nogawkach, pasuje mi 34, a 36 komfortowo bardziej w brzuchu. Więc weźcie teraz dogodźcie. Bardzo mi się podoba ten wzór, właśnie ta krata. Pięknie to wygląda. Natomiast muszę się zastanowić, czy ja tego typu wzór potrzebuję, bo bardziej, nie ukrywam, wolałabym gładkie. No zobaczę, może jeszcze zastanowię się nad szarymi. I szare może zamówię, ale polecam Wam właśnie ten typ spodni, bo bardzo komfortowo się to nosi i myślę, że też pasuje do wszystkiego. Takie przełamanie elegancji troszeczkę z takim sportowym lookiem, także bardzo ładne, bardzo fajne są te spodnie. I tutaj spodnie, które były przecenione, które trochę wyglądały jak dla mnie tak babciowato na stronie, ale stwierdziłam, że zobaczymy. Wzięłam sobie rozmiar XS i patrzę, że one są naprawdę duże, więc na stronie wyglądały na właśnie takie szerokie. I powiem Wam szczerze, kurczę, nie wiem, czy te spodnie nie będą najlepsze z tych wszystkich, które pokazuję, bo mają bardzo ładny kolor, mają co prawda ten taki szef, wiecie, idący po całości, więc może nie każdemu to się podoba, ale mają gumkę, która jest bardzo komfortowa i nadal są takie dosyć szerokie, więc zobaczę i jestem naprawdę tutaj niesamowicie nimi zaciekawiona. Mają kieszenie prawdziwe, z tyłu nie mają nic, ale ładny kolor, wiecie, cóż więcej chcieć. Zobaczymy, jestem bardzo, bardzo ich ciekawa.
Zobaczcie, jaką ten H&M ma dziwną rozmiarówkę, bo to są spodnie XS i one są na mnie, znaczy takie są akurat, mogłyby być nawet rozmiar mniejsze, bo nie wiem jak to z tą rozciągliwością. I te spodnie naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają, bo są właśnie takie, wiecie, troszeczkę jak dresy, ale są eleganckie moim zdaniem, w moim odczuciu. Jestem bardzo ich ciekawa, nie wiem czy ich nie zostawię. Nie wiem jak będą się nosiły, ale tak jak Wam mówiłam, mają tą gumkę, mają kieszenie. Chyba najbardziej mi te spodnie leżą, że tak powiem. Nie wiem jak, no nie wiem jak ja w tych dni wyglądam, muszę się jeszcze po prostu tak do nich przekonać. Trochę mają też taką tą nogawkę prostą, wolałabym chyba, żeby była zwężana. Ale chyba najbliższe są mi właśnie te. Mam nadzieję, że nie wyglądam w nich tak ciotkowato, jak mówiłam, że wyglądała ta pani na przebitkach. Ale są naprawdę całkiem niezłe, nawet nie wiem, czy mniejszy rozmiar nie byłby jeszcze lepszy w nich. Długość też jest w porządku, także bardzo miłe zaskoczenie. I co? Które spodenki Wam się najbardziej podobały? Dajcie znać w komentarzu. Ja chyba mam swojego faworyta, jestem ciekawa, czy zgadliście, który. Oczywiście te, które rzeczy mi się nie podobają, oddam i tak jak mówię, staram się ograniczać w zakupach, więc jest to proces, o czym też wielokrotnie mówię, ale takich spodni potrzebowałam, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Może jeśli macie jakieś rekomendacje spodni właśnie fajnych, takich na wiosnę, które były właśnie czy beżowe, czy szare pasowały, dajcie mi znać, jestem ciekawa Waszych komentarzy, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, pa, pa! Cause I want you.